Proszę powiedzieć, dlaczego powiat Drawski wspiera zabytki? Jest to nasze dziedzictwo, które musimy chronić. Uważam, że jeżeli my jako ta społeczność powiatu drawskiego w tym momencie nie zadbamy o te zabytki, za chwilę może ich nie być. Może ich nie być dla naszych dzieci, dla naszych potomnych. I sądzę, że warto zadbać o to, żeby następne pokolenia mogły korzystać z tego piękna budowli sakralnych, innych budynków w powiecie drawskim. Ma Pan na sobie koszulkę Regionalnych Dni Młodzieży. Czy chciałby Pan zachęcić całą młodzież do przybycia? Tak, oczywiście. To jest na razie na ten moment Regionalny Dzień Młodzieży, 24 czerwca 2017 roku. Na razie pogoda nam sprzyja. Mam nadzieję, że na ten moment, na dzień 24 czerwca będzie pogoda dobra i młodzież będzie mogła się pobawić. Będą zespoły rockowe, będą występy. Sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że ta młodzież nie ma gdzie się odnaleźć. Warto by było, żeby na przystankach PKS-u, czy w jakichś skwerach, czy na internecie ta młodzież nie siedziała, żeby mogła przyjść, pobawić się, żeby mogła spędzić piękny dzień, piękny czas. I sądzę, że 24 czerwiec jest takim momentem, że ta młodzież może się w tym dniu odnaleźć. Zapraszam serdecznie całą młodzież powiatu drawskiego, województwa zachodniopomorskiego, Polski, nawet i ze świata. Niech to będzie Światowy Dzień Młodzieży w powiecie drawskim. Zapraszam serdecznie. Mamy w Złocieńcu nie tylko kościół, który jest miejscem kultu, modlitwy, gdzie mamy cudowny obraz Matki Bożej, opiekunki rodzin, ale złocieńska świątynia to także zabytek XV-wieczny. Zabytek, który potrzebuje troski, zadbania i przed nami potężne wyzwanie remontu tej świątyni, jak chodzi o dach, jak chodzi o elewację, jak chodzi o piękną wieżę. 24 czerwca spotykamy się po raz pierwszy na terenie Drawska i całego powiatu drawskiego, myślę, na fajnej uroczystości, imprezie związanej i przejętej w swojej formule ze spotkań młodzieży, kiedy w roku ubiegłym w Polsce był papież Franciszek. Proszę powiedzieć, co ksiądz sądzi o nadchodzących Regionalnych Dniach Młodzieży? No cieszę się, że powstała taka inicjatywa, że to może się tutaj odbyć w tym przepięknym krajobrazie i jezior, i lasów, gdzie tu może zgromadzić właśnie młodzież, ukazać piękne walory i połączyć to piękne, wielkie dzieło twórcze, w którym Bóg także uczestniczy i my w tym na co dzień uczestniczymy, nie zdajemy sobie sprawy. A poprzez to spotkanie możemy właśnie uwypuklić te wartości duchowe. Proszę powiedzieć, jakie środki są przekazywane z powiatu drawskiego na zabytki? W roku 2017 powiat drawski przeznaczy 50 tysięcy na zabytki. Akurat tak się złożyło, że w tym roku na zabytki sakralne. Staramy się co roku przeznaczać pewne kwoty w miarę oczywiście posiadanych środków. Tych środków nie mamy zbyt wiele, ale jak tylko jakiekolwiek nam zostają, zawsze staramy się myśleć o zabytkach, w tym również o zabytkach sakralnych.